cześć, dzisiaj może nie koniki dzisiaj nie akcesoria a dokładnie przyszły akcesoria bo zajmuję się skórą eee, bardzo dużo skóry z racji tego, że mam 20 kg skóry pomyślałam hmm, posegregujmy ją, to po pierwsze po drugie jak mam takie takie dziwne kawałki eee, tnę ją na paski i będzie mniej miejsca zajmować, niż te takie kawałki, które są no takie bo z tych kawałków dosłownie ja nic nie mogę zrobić a lepiej już je pociąć, mieć pełno pasków e, posegregowane długościami no, to są płaty, których e, nie będę cięć, ciąć, bo się jeszcze do czegoś mogą przydać więc no, to potnę, bo ta jest... E, tej by się przydało cięcie i cóż, e, wziąłam się za około 10 kg w tym momencie i no, jak będzie to się okaże póki co tak chyba będzie lepiej i oczywiście będę miała jeszcze parnaście nie wiem, trzy, może cztery, może troszeczkę więcej kilogramów skóry na sprzedaż więc jakby coś, to będzie prawdopodobnie na stronie jak zawsze link w opisie będzie no i cóż z racji, że skóra do mnie przyjeżdża losowo. Nie zawsze wiem, jaka to będzie w 100%. Mam swoich przewoźników, którzy przywożą mi skórę. Niektóre osoby ta osoba jedna albo przewozi takie twarde kawałki skóry, albo takich miękkich. I te miękkie na pewno będą na sprzedaż. Będzie też troszeczkę kolorowej, której dostałam w ostatnim czasie. A to z racji, że, tego, że mam troszeczkę za dużo tej kolorowej skóry. I wydaje mi się, że komuś też się przydadzą, więc no. Gdyby coś, to śledzić stronę i tym podobne. A ja się zabieram za robotę z powrotem, bo trochę tego to już jest... Tam są chyba takie dwa płaty chyba, trzy płaty. A jeszcze mi zostało bardzo dużo. Więc będę to jeszcze segregować. To cześć!